Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czalo z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejne szachowe widowisko. Szachowe słuchowisko, ktoś powie i myślę, że ma rację na swój sposób. 1944 rok, Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych. Przy desce Samuel Reszewski. Bierki koloru białego należył do niego. Jego rywalem jest Arnaldo Vosconcelos. Stryj Pablo Escobara, moi drodzy, oczywiście żartuję. Szachy, a nie przemyt. Samuel Reszewski, słynny szachowy mak moi drodzy, no... Czołówka, czołówka, jeśli chodzi o tamte czasy, jeśli chodzi o arenę międzynarodową w tamtych czasach. Spodziewajcie się partii pełnej nieprawdopodobnych posunięć, moi drodzy, spektakularnych poświęceń. Ogólnie spodziewajcie się niespodziewanego. Tak wam powiem, kawka, herbatka w dłoni mam nadzieję jest i co? Jedziemy, nie będziemy tracić czasu. E4, mamy 6 i wariant zamknięty na szachownicy. E5 ze strony Ryszewskiego. No i tutaj narzuca się król 7 powiedzcie szczerze. Oczywiście to jest żart. C5. C5 jest to posunięcie, moi drodzy, które powinno być zagrane. Chcemy naciskać ogólnie rzecz biorąc na punkt d4. Wiadomo, białe będą chciały tutaj skonsolidować, centrum zagrają C3, skoczek F3, no ale wiadomo, to też podchodzi pod jakieś motywy. Skoczek F5 z naciskiem, kolejna figura, kolejna bierka wchodzi do gry i naciska na ten punkt d4. Tutaj ten, jednak takiego wariantu nie będzie, zresztą ja go bardzo lubię. Tutaj po C5 wybicie. A siostrzyczki zostały rozdzielone. No nie skonsolidują tutaj centrum, nie stworzy łańcucha pionowego białe. Większość początkujących teraz uznałaby, że nowy pion jest do odbicia, więc goniec wychodzi do gry na C5. No niby tak, chociaż bądźcie świadomi szybkiego Hetmana na G4, który celuje w słabości i albo osłabienie, albo oddanie pionka z koncepcją wieża G8 i jakieś tutaj ataki po linii, albo zderoszowanie na życzenie. Taki program będzie niedługo w telewizji. Król F8. Tak, to są możliwości, więc po gońcu Hetman G4 nieprzyjemny. Tutaj, moi drodzy, mamy skoczek E7, który z pionów poleci spokojnie, ten pion zostanie odbity. Po skoczek F3, co poszło w partii, goniec bije C5 teraz, nie ma Hetmana na G4, zwróćmy uwagę. No dobra, w tym momencie goniec D3, biały gotowy do krótkiej roszady. Skoczek E7, skoczek zmierza na C6, gdzie będą liczne ataki na słaby punkt E5. Krótka rolka ze strony Ryszewskiego, skoczek C6, podwisa E5. To jest może ruch? To jest może ruch? To nie jest ruch. Gońce w 4, pierwsze rzeczy, pierwsze gońce i skoczki w drzwiach przepuszczane są jako pierwsze, później dopiero ciężkie figury. Hetman C7, no pozornie trzy figury atakują punktę 5, znowu Boeing, moi drodzy, na pasie startowym, mój komputer na wysokich obrotach, pełna moc. Hetman C7, tak jak mówię, niby wisi, ale tak naprawdę nie wisi. Skoczek C3, z zimną krwią zagrał Rzeszewski i mówi, chcesz, to bij, czy można wziąć piąk? No Hetmanem nie polecam. Okazuje się, że nie można, bo po biciu i wybiciu kolejnym mamy, moi drodzy, skoczek B5. Takie oto wtrącenie. Hetman zepchnięty na B8, no bo oczywiście trzeba bronić tego punktu i Hetman H5. Ajajajajajaj, coś poleci. Hetman, moi drodzy, wraz z ma atakuje związaną figurę tutaj, a konkretnie skoczka na E5. To jest niemożliwe, no bo tutaj mamy związanie. Zobaczcie, jak łatwo przegrać partię już w debiucie. Dlatego pozornie wisi, ale nie wisi. Skoczek C3, A6, być może B5, jakaś furka dla gońca, wiadomo jak jest. Wieża jeden i w tym momencie Hetman Beszy, zobaczcie, z podwójnym atakiem bystrzaki to widzą, że wiszą dwa pionki. Jak bronić pionków, moi drodzy? No obu nie da się obronić, nie ma rady. Ale tak naprawdę ten pionek często leci, hetman go wybija. W sycylijskiej często takie warianty też wchodzą w grę. No i nie tyle, że ten pion okazuje się pionem zatrutym, co łatwo kłopoty. Łatwo tego hetmana sobie wyłączyć z gry, gdzieś tam go później próbować włączyć do gry z powrotem, no bo wieże przejmują kontrolę, moi drodzy wierzę przejmują ten film. I aktywność jest. Za cenę pionka mamy aktywność. Czasami za cenę pionka, czasami za cenę figury. Różnie to bywa. Figury będą oddane spokojnie. Hetman B6. Bronimy tutaj, rzecz jasna. Goniec taki defensywny, ale fajnie to wszystko trzyma za ucho. Gońca, pionka gońca E5, E5 i pionka F2. No i tutaj zdecydował się czarny wybić B2. No, jest to ruch jak najbardziej. Wisi skoczek jeszcze. I teraz pytanie do Was, co zagrać? Wszystkim do głowy przychodzi skoczek A4 z widełkami. Za chwileczkę odbicie gońca, tak? Prosta gra, proste szachy. Ale tutaj Reszewski ma nieco inny plan na grę Reszewskich. Moi drodzy, w tym momencie gra bardzo zobowiązujący ruch, odważny ruch. Skoczek D5, boom. Ktoś powie, Mariancello, widziałem to. No tak, powiem wam tak, yy, łatwo poświęca się nie swoje figury, łatwo się ocenia tak? pozycję, jeżeli wiadomo, naprowadzam was. Teraz białe stoją lepiej, mają mata w dwóch. Haha, widziałem. W partii niestety nikt wam tego nie powie. Chyba, że słyszycie głosy, no to może być różnie. No tutaj za dużo gruźb trzeba tego skoczka po prostu przyjąć i z figury do, do przodu są czarne. Jeżeli dojdzie do redukcji materiału, ewentualnej końcówki, no to goniec, bądź też skoczek będzie do przodu na plus. Więc Reszewski musi grać, zagrać teraz ostro, musi zagrać wabank i znaleźć jak najszybszy sposób, żeby zamatować rywala. Hm. może E6 od razu? E6 czeka, najpierw, moi drodzy, przepędzenie Hetmana, wieża B1. Hetman mógłby oczywiście wziąć piątka, chociaż to jest ryzykowne. Hetman nadszedł w tym momencie i Hetman jest wyłączony na dalszą część gry. Jest wyłączony z gry na dalszą część gry. E6. Ach, jest na napad na skoczka, moi drodzy. No i król stoi źle, król niezroszowany. Skoczek F6, najlepszy ruch pozycji, bicie w 7 z szachem, król bije. No, niby da się oswobodzić. Król, moi drodzy, pójdzie taka roszada od ręki, król G8. I co? Gdzie jest rekompensata? Okazuje się, że jest. Goniec H4. Goniec w pewnym dogodnym momencie oddażycie ze skoczka. Jest to, moi drodzy, jeden z obrońców, chyba jedyny obrońca tak naprawdę króla. Trzeba go wyłączyć z gry, wiadomo jak jest. W tym momencie należało zagrać rzekomo król G8. Stokryp przemawiał. Wszedł na mównicę i mówi: król G8, jedyne. Skoczek B4 jednak, z napadami, moi drodzy, licznymi. No, jeżeli uda się tutaj zredukować materiał, wyłączyć parę gońców dla, dla Rzeszewskiego, no to może nie będzie tak groźny. Może nie będzie się trzeba go bać. Jest w odwrocie, nie trzeba się go bać. Nie wiem, czy kojarzycie ten cytat. Dobra, nieważne. Skoczek B4. Co grać dalej? Skoczek nie patrzy. Skoczek e5 szach. No i powolutku zaczynają się problemy. Problemy dla czarnych. Króle F8. Wie, że nie ma jak włączyć do gry, a idą za ciosem nieprawdopodobnie. Tutaj białe. Co należy zagrać? Jak należy kontynuować atak? Czy to jest ten dogodny moment, kiedy trzeba oddać gońca? Dokładnie, król nie broni. Bicie i jeżeli odbilibyście to pionkiem, w partii tego nie było, tutaj zostało wtrącony skoczek, bije d3. Jeżeli to zostałoby odbite, moi drodzy, no to hetman h5 z oddaniem kolejnego skoczka. Nie wiem, może Reszewski planował tego typu fajerwerki. Szkoda, że to nie poszło, bo po biciu tutaj mamy hetman bije 5. Ależ król jest, moi drodzy, goły i wesoły, wisi jeszcze wieża. Więc w tym momencie, jeżeli wieża miałaby być rzekomo pobroniona, no to hetman, moi drodzy, g5 i mogą być problemy, jeżeli król 8 no tam w ogóle jest mat w 3, jeżeli król w 7 żeby jeszcze, jeszcze troszeczkę pograć, no to hetman, moi drodzy, mógłby zagrać załóżmy na, na h5 z szachem. No to król załóżmy na g7 idzie z powrotem, no to w tym momencie można włączyć nawet i wieżę na b3, później gdzieś podciągnąć gońca do gry i próbować zamatować tymi ciężkimi figurami oraz gdzieś tym gońcem. Może nawet tego gońca można by było oddać w dogodnym momencie? Ha, te figury no, nie do końca się sprawdzają w ataku. No, takie plany mogły, no tutaj biały stoi o wiele, wiele lepiej. Być może to wytłumaczyłem jakoś tam dokładnie, być może nie. E, takie możliwości mogłyby mieć miejsce w biciu. Tutaj jednak wtrącone, moi drodzy, skoczyk biedecz. Skoczyk biedecz ze strony Arnaldo Vasconcelosa. Jak <laughs> to brzmi w ogóle? No dobra, jest wtrącenie, jak zareagować? No Wyłączony białopolak z gry. Nie ma pary gońców. Być może nie będzie tak źle. Ale na wtrącenie... Fajnie zareagować wtrąceniem. Ha, tu z szachem, moi drodzy. Goniec bije G7. Co? Oddanie tutaj... E, oddanie kolejnej figury, jakby nie było? Znaczy oddanie figury. No nie do końca oddanie, bo tutaj został wzięty skoczek. Ale oddanie gońca teraz. No król pobił. No nie ma raczej rady. Trzeba bić. Król bije G7, proszę Państwa. I kolejny ruch w stylu fajerwerek. Hetmana nie ma. No może tu... Może. Jest coś lepszego. Może trzeba po prostu odbić figurę. Tak bądź też tak. Co byście zagrali? Może wtrącić to? Znowu wtrącenie? Wtrącenie? A na wtrącenie? Wtrącenie? A to wszystko zakończone wtrąceniem. <laughs> Nie, moi drodzy. Tu poszło. Wieża bije B7. What? Jak to? Przecież tu jest goniec. Cały zestaw szachowy oddany przez Ryszewskiego. Co on w ogóle? Ciążą mu te figury, czy jak? Nosi je w kieszeni? Bardzo dobry ruch, najlepszy w pozycji się okazuje Pozycja króla, moi drodzy, jest Tragiczna, opłakana wręcz Jeżeli to zostałoby przyjęte Mówię teraz oczywiście o spekulacji, bo to nie zostało przyjęte No to Hetman, moi drodzy, G4 Go zostaje odciągnięty Kończy się Żywot królewski dla czarnych Bo mamy mata, to prowadzi do mata, proszę państwa I teraz możecie sobie dokończyć Co by się działo po król H6 Oczywiście skoczek F7, moi drodzy, checkmate Po króle F8 Powie. Król F8, wiadomo, odchodzimy e, Spod szacha, no to Hetman, moi drodzy F5, pętla na szyi się powolutku Zaciska, no załóżmy, że Król G7 No i co, nic mi nie zrobisz Moi drodzy, Hetman F7, wyglądałby, Jakby był to mat, ale jeszcze ucieczka na, na H6 No i mat w dwóch Po Hetman, moi drodzy, F6, Król ma jedyne odejście Jest to oczywiście H5 i teraz piękny ruch Niech figura pionem Znacie ten g 4 Tam w ogóle w każdym wydaniu, w każdej wersji językowej e, Jest mat więc tego bić nie można. Gonie C7. Hetman broni. Aha, pijana strzała. Eee, hetman broni, więc no co, można by było teoretycznie oddać to, ale Hetman, jak tutaj, tutaj wróci do obrony, no to być może będzie można się oswobodzić. Materiał cały czas po stronie, po stronie czarnych, więc trzeba cisnąć. Trzeba cały czas cisnąć. Pedał gazu do dechy. Jak kontynuować grę? Jak kontynuować atak, moi drodzy? Co wy byście zagrali, będąc przedes. Tu w ogóle figury podbiciem. Co tu się dzieje? Hetman H5 teraz. Propozycje są obiecujące, powiedzmy sobie szczerze. Wierzę F8, żeby wziąć pod kontrolę pole F7. No i Hetman, moi drodzy, G5 jest Szach. Nie można bić, bo jest związanie. Pięknie. Białe to wykorzystują król H8. Jak ocenicie pozycję króla, moi drodzy, od 1 do 10. Słucham. Minus 1 ktoś powiedział? Słusznie, bardzo dobra odpowiedź. Piątka dla Ciebie dobrodzieju. No, blisko końca, blisko końca. Pytanie do Was. Co grać? No, jest lepsza pozycja, ugrane to jest, ale jak? Jak, jak, jak? Ćwiczymy, moi drodzy, ćwiczymy ofensywną grę. Skoczek G6, nie żałuj ofiar ani strat, gdyż za rogiem mat. Skoczek G6, czek. To zostało wybite. No, jakichś innych opcji tak naprawdę nie widzę. Hetman H6. Kolejne figury zostają oddane, zobaczcie. Tylko Hetman i dwie wieże w grze. Oczywiście król G1, który obserwuje dumnie swoich tutaj swoich kamratów, którzy czynią cuda. Powiedzmy sobie szczerze, w tejże partii. Po król G8, wybicie król H8. No i ruch po którym poddają partie czarne. No bo to prowadzi do mata forsownego, wydawałoby się. Co poszło, co poszło. Wieża z B bije na 7. Teraz odbita zostaje, moi drodzy, figura i grozi checkmate na różne, rozmaite sposoby. Można się zasłaniać wieżą, można oddać tak naprawdę hetmana, co tak naprawdę kończy się checkmate'em. Reszewski, wielki szacun dla Ciebie, wielki pokłon, no bo to, co zrobiłeś w tej partii, szokuje. Ale oczywiście w pozytywny sposób. Moi drodzy, zapraszam Was cieplutko na sklep marianczelo.pl. Wiem, że się powtarzam, ale mamy trzy nowe bluzy w ofercie z fajnymi motywami. Będzie ich jeszcze więcej, więc... Wbijajcie, jeżeli coś Wam się spodoba, to zamawiajcie. Długopisy gratis, czapeczki dorzucamy. Kubki można zamówić, wiadomo, dla każdego dobrodzieja coś się znajdzie. Dzięki wielkie i co? Do usłyszenia w przyszłym roku. Pozdrawiam. A jeszcze jedno. Nie piszcie o Bronie Sandomierskiej. <noise> I Wiem, że to teraz reakcja łańcuchowa. Co drugi komentarz będzie o tym?